proszę do najbliższego punktu organizatorów o zgłoszenie tego komunikatu. Nie szalejcie, nie szarżujcie, zmieniła się pogoda, zmieniło się ciśnienie. Poczujecie się słabiej, zatrzymajcie się, odsapnijcie, zgłoście się do ratownika medycznego, który jest na trasie. To jest pierwsza ważna informacja. I teraz najważniejsza informacja, będę krzyczał. Uwaga dla wszystkich zawodników i kibiców. Start jest po wystrzale z tego czołgu. W promieniu 15-20 metrów od tego czołgu nie ma nikogo pod czołgiem. Startujemy za 7 minut. Od razu ustukajam. Testowaliśmy rano. Wystrzał jest na tyle spokojny, że nie rozwali wam alarmów w samochodach. Także nie musicie się stresować, że się alarm włączy. Było testowane. Sprawdzamy, czy mamy chipy na butach. Sprawdzamy, czy sznurówki są dobrze zawiązane. Sprawdzamy, czy jest wszystko, gdzie trzeba. U kolegi nie widzę chipa na bucie. Ale tu obok, ten w środku. Na bucie, nie w kieszeni. Na bucie, nie, nie. Mata jest tutaj. Przypominam, słuchajcie, chipy na butach, nie w kieszeni, nie na łańcuszku, ponieważ mata jest na ziemi. Przebiegniecie dychę i wam nie odbije czasu. Chipy wiążemy na sznurówkach. Przesuwamy się wszyscy tutaj, nikogo nie ma w okolicach czołgu. Jeszcze najważniejsza rzecz. Nie taranujemy szlabanu, ponieważ czas i tak jest mierzony netto. Także nie ma stresu. Każdy ma czas mierzony od momentu przekroczenia maty do momentu przekroczenia maty. Po ukończeniu pierwszego kółka, po prawej stronie macie punkt na pół z wodą. Jak przekroczycie pierwsze koło, wybiegacie na drugie, po prawej stronie woda, bierzemy sobie wodę. Na mecie po prawej stronie skręcamy w stronę baraku, tam medale i izotoniki. Dekoracje i losowania nagród tutaj od godziny 13.30. Bardzo ważna informacja do kibiców później. Nie wchodzimy na trasę zawodów. Pod żadnym pozorem nie wchodzimy na trasę zawodów. Zawodników na mecie proszę od razu o skręcanie w prawo, dawanie chipa na mecie. I jak oddamy chip do koszyka, pijemy izotonik, jesteśmy gotowi. 5 minut do startu. Pan Paweł i pan Paweł podniosą szlaban i wtedy ruszamy. Musicie się zmieścić między szlabanami. I to by było na tyle komunikatów. 5 minut do startu. Musimy wyciszyć kolumnę, jak walniecie, nie? Także mamy 3 minuty i 10 sekund do startu. Pół minuty przed startem powiem wam, żebyście byli gotowi. Uważajcie tam na Janka i Gustnika, bo nas będą od tyłu strzelać. Kilometrów i około 200 metrów, tak dokładnie wygląda ta trasa. Mówię wam, czas jest mierzony netto, więc nie ma stresu, trasa jest szeroka od razu po starcie, więc nie musicie się zabijać. Czas jest mierzony netto, stąd jest to zwężenie na bramie, nie ma stresu, nie ma czasu brutto, jest netto. Trasa jest bardzo szeroka, zaraz po starcie, przez przynajmniej 500 metrów jest szeroko. Tam co prawda troszeczkę za zakrętem leopardem zrobiliśmy dwa bączki, żeby było trudniej, ale nie ma problemu. Odłamkowym. Nie, to jest, wie pan, Nikor ten... Odsuwamy się od czołgu, bardzo proszę wszystkich, odsunięcie się od czołgu. Do startu mamy 15 sekund, ale startujemy na wystrzał. Także my bramę podniesiemy pewnie ciut wcześniej, ale startujemy na wystrzał. 10, 9, 8, ja już wyłączam mikrofon, a my czekamy na strzał. Ile może czasu zająć? 15 minut to przebiegnięcie? 5 kilometrów? No. Nie, no 5 właśnie. Krócej chyba, nie? Bo to... Kilometr przebiega tak 3 minuty, 2, 3 minuty kilometr. No to... No, no tak. Tak około 15-20 minut kilometr. Zatkało. Ale... A tak głupio.
Gdzie poszli? 41. Piotr Zamański. Oczywiście z rytmu muzyki, z wielkiej ucieczki. Bo w końcu biegniecie dokładnie tą samą trasą, którzy uciekinierzy prosto z baraku, do lasu, na dworzec kolejowy. Tylko wywracacie piechotą i przywieźli z powrotem ciężarówkami. Mamy to troszeczkę trudniej. Gdzie jest ona? Ja gonię ją! Dobra, Marcin, gdzie mamy się przemieścić? Nie, nie, będzie się tam. Oni będą tak biegli i później tam jeszcze tam też przebiegali, widzicie, nie? Już możesz zmienić płytę, Krzysiu. Dziękuję. Dopilnować. Gdzie? Nie zasłużyłeś je. Cztery buchy zjadłem, cztery razy. Ale trasę zrobiłeś, małe piąteczkę zrobiłeś, nie? Co? Piąteczkę zrobiłeś na trasie. Piąteczkę. A te kołki to skończy, że już samochodu ściągaliśmy. Mamy w tej chwili czołówka Paweł Olejnik, Kamil Makosz, Szymon Belgrał. Oni są wysoko. Adam Marysiak, numer 312, jest w tej chwili czwarty. Lekka strata i jest nasz współorganizator. Karol Cząstka, numer 99. Wielkie brawa. Karol piąty, a zaraz za nim Tomasz Kowalczuk, miejsce szóste. Tak wygląda czołówka w tej chwili. My już tutaj rozstawiamy puchary, rozstawiamy wszystko. 283, Tomasz Kowalczuk. Miejsce szóste, tak wygląda w tej chwili czołówka. I czekamy na kolejnych zawodników i na pierwsze panie. Oczywiście można cały czas kibicować i bić brawo, za to nikt nie każe. Kolejnych zawodników już w tej chwili przebiegają. 227, Adam Ambrozik z Brzegu. A za nim z numerem 32, Bogdan Rycerski. I Łowa, żołnierz ze Świętoszowa. Miejsce ósme w tej chwili. Tak wygląda pierwsza ósemka. Kolejni zawodnicy już wybiegają nam tam z Zawierzy Wartowniczej. Tam na wieży byłby dobry punkt. Zobaczymy, kto będzie jako kolejny w tej chwili przebiegał półmetek. Jest dziewiąty, a z numerem 311. Numer 311, pierwszą dziesiątkę zamyka Kornel Balinowski z Nowej Soli. Biegną jak zawsze razem Marcin Piotrowski, Krzysiek Cieślak z Żar, ale przed nimi próbuje uciec ich lekko starszy kolega z Żar, Jan Rewaj, numer 251. Tak wyglądają kolejni zawodnicy na trasie. Teraz Szczepan Kogut z Żagania, Mariusz Wrona z Żagania. I z bardzo ładnym numerem 333, Bartosz Oczkowski. Numer 333 i są pierwsze panie, numer 348 to jest Swietłana Olejnik, a numer 349 Aleksandra Pochranowicz. One będą się tak pilnowały do samego końca, a za nimi numer 284 Anna Pogorzelska, zaledwie 5 metrów straty. To jest pierwsza trójka i Mariusz Sitnicki prosto z poligonu, a za nim Marek Tokarczyk, który musi spokojnie, bo jeszcze go dzisiaj czeka 10 km na rowerze, bo musi nam zrobić atest trasy na bieg niepodległości. Zaraz za nim Bogdan Wrona, także dzieje się tutaj już teraz bardzo dużo. I kolejni zawodnicy, numer 197, to jest Marek Szopa z Gorzowa, który przebiegł już w tej chwili tylko 5 km, zostało mu do końca. Z numerem 326 zbliża się do półmetka Krystian Mroczkowski ze Zgorzelca, a numer 337 to Mariusz Lerian z Lubania, który też już ma tylko 5 km do mety. Także za chwileczkę to wszystko zacznie się tasować. Za chwileczkę tu już niektórzy. Numer 64, Paweł Nowakowski. Też już tylko 5 km. I numer 290 to jest kolejna pani Barbara Pochranowicz. Jest w tej chwili czwarta w klasyfikacji pań. Numer 7, szczęśliwy numer 7, Gerard Caruk. I Kuba Mroziński, Jelenia Góra 366.
numer 113, Marcin Jaworski z Żagania, jako kolejny żaganianin. Jest Majusz, pierwsze kółko. I numer 364, Anatol Kałasznikow, który musi szybko zdążyć na metę, bo jeszcze ma do biegnięcia kilometr z synami, także jeszcze trzeba wrócić. I jest Jurek Warszawski. Numer 124, a razem z nim z numerem 61, Dariusz Pabik z Żar. Numer 370, Sławomir Sasor z Kożuchowa. I mamy kolejnych zawodników i kolejne zawodniczki. 279, Lucyna Poznańska w tej chwili przebiegła. A z numerem 232, Piotr Łabuć. Numer 328, Michał Sasinowski. I numer 111, bardzo ładny ma Joanna numer. Numer 111, Joanna Jadczak-Litke, Zielona Góra. Z numerem 44, w bardzo ładnej czapce, Grzegorz Rosołowski. 21, Krystian Walukiewicz, który widać mocno zaczął, a teraz musi chyba troszeczkę odpocząć i zaraz ruszy do ataku. I już stawka jest coraz większa. Agnieszka Jawniak z Żar, numer 344, Tomasz Fedorowicz 78, Bartosz Szczęk 314 i pan Stefan Dobak z Szamotu. Pozdrawiamy serdecznie pana młodego biegacza, Stefan Dobak. I Artur Miemczyk, numer 62, dzisiaj spokojnie pozdrawia widzów, pozdrawia kibiców i biega na drugą pętlę. 164, Patrycja Terechowicz. Numer 55, kolejna pani Anna Gołecka ze Szprotawy. 106, Robert Czebiński. Z numerem 67, Andrzej Przybylski w tej chwili zmierza na półmetek. 338, tam już mamy kolejną zawodniczkę. I Justyna Matuszek z Żar, także już tylko 5 km do końca. A numer 335, może nas słyszy Łukasz Rzęsa, ma duże słuchawki, pozdrawiamy serdecznie, słyszy, słyszy. 273, Łukasz Kucharzewski, kolejny zawodnik, któremu jest tylko 5 km. I Jurek Nowacki, jedynka mu się podwinęła, ale rozpoznaje. Zawodnik z numerem pierwszym, czyli pierwszy zapłacony, jest już na drugim kółku. Artur Sawicki, kolejny zawodnik, który przebiega w tej chwili półmetek. I Ludwik Kickiewicz, pozdrawiamy serdecznie. Kolejnych zawodników, kolejne zawodniczki. O, Jacek jest. I Jacek Baniuk, kolejny współorganizator Krosu Żagańskiego. Też jeszcze tylko piątka. 167, Bolesław Brzeziński, kolejny z juniorów, już w tej chwili na drugiej pętli. Łukasz Parafianowicz, Irek Komar, Przemek Trojnar, cała trójka z Żagania w tej chwili popędziła na drugą pętlę. Na drugiej pętli też już jest Mariola Bialic. Ale nam się teraz zaroiło od tych zawodników. Normalnie ja już nie wiem, kto tutaj z której strony biegnie. Kinga Wójcik, numer 84, także Żaganianka 28, Sebastian Dudek. Jest trochę tych zawodników, którzy biegną na kolejno. Oj, pan Marek Buczkowski, numer 49, też spokojnie już. I jest Marcin Cieśnik, nasz biegający leśnik, numer 52. Pędzi już na drugą pętlę. Wszyscy pięknie. O, jest Mirek Wilkin, współorganizator Dychy Pożarach. Andrzej Chimko zaraz koło niego, marynarz z Żagania. A Mirek już zaprasza na bieg do Żar 19 kwietnia. Numer 53, Marek Drobek z Gubina, też jeszcze tylko 5 km. Z numerem 102, pani Renata Wojtaś ze Szprotawy. Numer 168, Kamila Krzemińska-Bielak, także już na drugiej pętli.
285. Sylwia Sikora także już jest na drugim okrążeniu. 339. Rafał Sędziak pozdrawia kibiców i wbiega na drugie koło. Stefan Siemek z Żagania także jest. I Mariusz Indyk, numer 184 z Lubania. Kolejny zawodnik i z numerem 95. Ludmiła Miłek ze Świdnicy także pozdrawia serdecznie kibiców. I jeszcze tylko piąteczka i meta. Henryk Ostropolski. Klub biegacza Piast Wrocław jest już na drugiej pętli. A zaraz za nim z dziesiątką Jacek Karamucki z Polkowic. 98. Pani Jadwiga Czerska z Żar. I pan Mirek Wilczyński, numer 202. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze tylko 5 km. I Wiesław Chłopek, numer 222. To jest kolejny zawodnik, który już w tej chwili przebiegł nam pół metek z numerem 210. To był Michał Gołębieski, sędzia piłkarski, ale także biegacz, jak widać. 26. Andrzej Ćwikliński z Gozdnicy, Mariusz Nawrocki, żaganianin, numer 332. Kolejny uśmiechnięty, jak zawsze. Ten dzieciak się... I Michał Kryla, Jacek Palamar z Żagania, Michał Kryla z Jeleniej Góry, szef biura wydawania numerów biegu Piastów, Darek Królikowski. Aha, Darek wnioskuje, żeby podpalić siano. I Asia Wantuch, Maciejak jako kolejna. Darek, to w przyszłym roku będziemy podpalać siano. Taki wniosek, wniosek biegacza. Będzie atrakcja, jak podpalimy siano. Może w przyszłym roku. Dorota Baranowska z Lubina, numer 358. Pozdrawiamy serdecznie. Michał Stachura, numer 17. A numer 69 to jest Urszula Romejko-Mandziej, także z Żagania. No już powoli będziemy czekali na zwycięzcę, bo to już kilka minut i powinien się pojawić nam tutaj zwycięzca. Kto wygra? Kto wygra? O tym się dowiemy już wkrótce. 36, kolejna biegająca żaganianka. Agnieszka Tomaszewska. 298, Paweł Klimas z Przewozu przed chwilą przebiegł. 41, Patrycja Miłek. 245, Przemysław Rzeźniczak, kolejny zawodnik, przebiega w tej chwili linię, półmetka, Ewelina Kwapińska z Trzebiela, 346, też jeszcze 5 km, a Robert Sowiński jeszcze popozował do zdjęcia i druga pętelka. Monika Domaracka, klub biegacza Bolesławiec, też już ostatnia pętla dla niej. Numer 88, Radosław Klewin, kolejny zawodnik, który w tej chwili przebiegł półmetek. Judyta Czepińska, numer 105, mąż pobiegł, ma się dobrze. Edward Majeryk z Jasienia, numer 274, też, o, Zbyszek Sajkowski też właśnie przebiegł z Lubania. A z numerem 43, Magdalena Rosołowska z Nowego Miasteczka. I na kolejni zawodnicy Marcin Biernacki, numer 6, bieg na szóstkę. Edyta Wrzeź, 219, z numerem 11, Alicja Kawa, także z Żagania. I numer 120, pan Ryszard Prosuł, który mówi, że czas wreszcie zrobić coś dla siebie. Tak jest. I z numerem 54, Beata Gałecka-Ziółkowska ze Szprotawy. 48, to jest pani Joanna Białogłowa z Zielonej Góry. Z numerem 112 pani Marta Jasińska, która cieszy się, że do nas dojechała, bo nie miała na początku jak, ale widzę, się udało. Edyta Mandarek z Nowogrodu, 30 i pani Kinga Sokołowska, 196, a numer 107 Małgorzata Dziopa z Lubska i Miśka Przyłuska, numer 172 ze Szczecina, pozdrawiam serdecznie. Lidia Nadolna, Żary, 118. Teraz mamy sekcję pań na trasie. 77 to jest Katarzyna Czapska z Kożuchowa, a my czekamy już powoli na zwycięzcę. 138 Magdalena Terychowicz. Przypomnę tylko zasadę najważniejszą, że jeżeli biegnie dwóch, trzech zawodników razem, to nie oznacza, że ten, który biegł pierwszy, jest zwycięzcą, ponieważ mamy czas mierzony netto, więc może być tak, że zawodnik, który ustawił się w drugiej linii, bieg
dobiegnie sekundę po tym pierwszym, ale tak naprawdę wystartował później i to on wygra. Także to tak naprawdę rozstrzygnie. Maciek, tak. 226, Ryszard Kaliński biega na drugą pętlę, a z numerem 247, zaraz za nim Beata Stelmasiak, także jeszcze tylko 5 km, pani Beato, i będzie dobrze, a pani schowała gdzieś numer i ja nie wiem. Paweł Olejnik prowadzi w tej chwili samotnie, także nie będzie problemu z rozstrzygnięciem, kto wygra prawdopodobnie. Numer 347, a pani Agnieszka Lewandowska biega na drugą pętlę, więc nie zobaczy zwycięzcy na finiszu. I numer 356, to jest kolejna zawodniczka, która w tej chwili dobiega. To jest pani Anita Woźniak-Gierak ze Świętoszowa. My czekamy na zwycięzcę. Z numerem 357 się Paweł Aldes z Żagania zbliża. 347, Paweł Olejnik, Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski. Na pewno zwycięzcą tego biegu ma dużą przewagę. Paweł Olejnik, numer 347, spokojnie. Nawet się za bardzo nie ucieszył, chyba się też za mocno nie zmęczył. Paweł Olejnik, numer 347, uciekł rywalom już na tym drugim kółku. Nie pozostawił im złudzeń, pani Kinga się bardzo cieszy. Ale jeszcze dziewczyny, jeszcze jedno kółeczko. Pani Ewo, pani też jeszcze jedno kółeczko. I mamy drugiego zawodnika, numer 316, Szymon Belgrał, drugie miejsce. Po raz kolejny wysoko na żagańskich biegach. Był u nas po raz pierwszy na biegu niepodległości, też był wysoko. I Kamil Makoś jest trzeci. Kamil Makoś, Bolesławiec, miejsce trzecie, numer 228. Na trzeciej pozycji biega Kamil Makoś, a my czekamy na pierwsze zawodniczki. Bardzo tylko proszę o zostawienie miejsca dla przebiegających zawodników. Kamil Makoś, miejsce trzecie. I bardzo bym prosił, żeby zostawić miejsce tutaj na mecie dla przebiegających zawodników na drugą pętlę. Pani Kasia Nachorska w tej chwili biegnie 132. Pozdrawiamy serdecznie. Tam pani jakieś całusy rozdaje w ogóle na trasie. Panie sobie biegną. Humor, wszystko dopisuje, to jest najważniejsze. Także mamy pierwszą trójkę. Paweł Olejnik, Szymon Belgrał, Kamil Makoś. To jest pierwsza trójka, jeżeli chodzi o 41. Cross Żagański. Pani się tam nie rozgadują tak mocno, to jeszcze trochę trzeba 5 km powiedz. Pani Agnieszka, pani Sabina, pani Ewa sobie spokojnie pogadały. Później na kawkę zapraszamy i na grochu miejsce szóste, ale jak zawsze bardzo zadowolony na mecie. Gratulujemy serdecznie panu Tomkowi. Kolejny udany bieg. Przypominam, pan Tomek jest jednym z bohaterów naszego filmu po biegu niepodległości. Tam pięknie finiszuje. I to jest prawdziwy organizator. Dobieg zanim odpoczął, byśmy powiedział, że zmierzył trasę 10 km 100 metrów. Tyle dokładnie. 10-100, tak Karol? Tak jest. I mamy kolejnego zawodnika na mecie z numerem 227. To jest miejsce siódme. Adam Ambrozik z Brzegu jest na mecie. 36,5 minuty, także bardzo szybki bieg jest dzisiaj, słuchajcie. Bardzo szybka trasa, bardzo szybki bieg, mówiłem, że będzie. Na razie wszyscy zadowoleni, nikt nie narzeka na przeszkody. Jeden pan nawet proponował, żeby jedną podpalić, żeby było bardziej efektownie, ale to myślę, że w przyszłym roku. Pani Karolina jeszcze nie finiszuje, jeszcze jedna, da. Ale tak by pani wygrała u kobiet, jakby pani teraz przybiegła. I to ze zdecydowaną przewagą. Karolina Piotrowska z Zielonej Góry. Jeszcze 5 km, pani Karolino. I jest, widzimy się na mecie. Do zobaczenia. Po prawej woda, a przed nami jest miejsce ósme, czyli pierwsza dziesiątka Open. Będzie na pewno zadowolony. Zobaczymy, jak to tam wszystko pójdzie w kategoriach wiekowych. I jest kolejny zawodnik, który zbliża się do linii mety. Bardzo proszę uważać tutaj. Kornel Balinowski, Nowa Sól, miejsce dziewiąte, czyli zmieścił się w pierwszej dziesiątce, też zadowolony, też uśmiechnięty. 37,5 minuty, tak mniej więcej wygląda jego czas. Przypomnę, 10 km, 100 metrów, ale nie porównujcie tego z trasą nie na metę jako dziesiąty. Oj, 264,
Damian Sztyk, Bolesławca. I Krzysztof Cieślak otwiera drugą dziesiątkę. I jest zwyciężczyni 348, Swietłana Olejnik. Wygrała wśród pań Marcin Piotrowski, dzisiaj za Krzyśkiem. Czasami go wyprzedzi, czasami Krzyk przedzi jego. A z numerem 330 też bardzo mocny i dobry bieg Sławomir Tarczewski. To już jest chyba 13, ale szczęśliwe miejsce, tak myślę. I jest zawodniczka numerem 349, miejsce drugie Aleksandra Pochranowicz. A Jan Rewaj, 251, w końcówce musiał, dżentelmen po prostu ustąpił. Panie, że pan Janek przyjechał rowerem, także on jeszcze ma jak wracać. I 299, kolejny zawodnik na mecie, Szczepan Kogut. Także jesteśmy w tej chwili, mamy dwie panie już na mecie. Bardzo jeszcze proszę tylko, żeby zostawić wolny korytarz ze względu na to, że jeszcze są na pewno zawodnicy, którzy nie ukończyli pierwszego okrążenia. 261. Ten pan to już ukończył dwa okrążenia, Kamil Nijak, a numer 333 to jest Bartosz Oczkowski, Zielona Góra i Mariusz Wrona z Żagania, a zaraz za nim Marek Tucharczyk, Rytro. Rytro, Świdnica, sam już nie wiem, ale Marek mieszka trochę tu, Marek Tucharczyk. I zaraz za nim Anna Pogorzelska, numer 284 z numerem 108, Janusz Fajger, a zaraz za nim Jarek Wrona. To byli Żaganianie, którzy już w tej chwili finiszowali. Mamy już pierwszą trójkę pań. Panów mamy już 20 kilku. Damian Taraszka w tej chwili jest na mecie. Bardzo proszę tutaj, żeby się odsłonił. Tu finisze Bogdan Wrona, numer 150. I panowie dziękuję sobie za łapkę. Paweł Ośmianczuk, Żary 368, także jest na linii mety. Mariusz Sipnicki, numer 3. Mariusz dał z siebie wszystko, prosto jak mówiłem, z poligonu przyjechał, ale walczył do samego końca. Ten 6, Jelenia Góra, kolejny na mecie, nie zmieścił się w 40 minutach, ale jeszcze nadgoni. Na nartach jest szybszy. O tam już się rozbierają. 374, najpierw ściągnął rękawiczki, teraz ściągnął czapkę. Jakub Jamrozik, Żary i jest na mecie. A z numerem 116 zaraz za nim Rafał Kuriata z Sulechowa. Także spokojnie dobiegł do mety, przybili sobie piątkę. Ja tego przypomnę, bo nie mamy jeszcze pani Kasi, więc jeszcze zaraz będą biegli na drugą pętlę. A za 33 minuty startuje bieg dzieci. Za 33 minuty startujemy z biegiem dzieci. Numer 326 Krystian Mroczkowski jest na mecie. A teraz jeszcze wspaniały finisz. Numer 360 Marcin Czajkowski i 337 Mariusz Lerian. Obaj dobiegli do mety. Jeszcze sprinterskim finiszem popisali się na końcu. 113 Marcin Jaworski jest kolejny, ale sam jak przecina, gdzie z numerem 64 Paweł Nowakowski. A 45 to Tomasz Witkowski, który nie dał rady Pawłowi, który wystąpił. Kolejna zawodniczka, numer 290, to jest Barbara Pochranowicz, jest czwarta, a za nią pędzi Krzysztof Kapłon, numer 9. Wpadł na metę, jakby nie przebiegał w ogóle 10 km. Zatrzymaj się, Krzysiu, po medal. Numer 7, Gerard Caruk, także dobiega już do mety, to jest 43 minuty, w tej chwili jesteśmy na trasie. Bogdan Kuliński, numer 169, 239, to jest kolejny zawodnik, Marcin Wilk. I jest, a kolejny puścił taki finisz, że aż numeru nie widzę. Jurka Warszawskiego jeszcze obiegli tam normalnie, ja nie wiem, 328 Michał Sasinowski i Dariusz Pabik. I numer 304 jest piąta zawodniczka na mecie, Ilona Zając, miejsce piąte. Ustawili się wszyscy w kolejce do medali. 66 Edwin Pedełszewski. Zapraszamy po medale, zapraszamy więcej osób z medalami też tutaj do nas, żeby wręczać zawodnikom medale, bo robi nam się korek na mecie. Hola.
302, Łukasz Radziszewski, Łuksko na mecie i Anatol Kałasznikow, 364, pół godziny przerwy i z synami na pracę. 44, Grzegorz Rosołowski, kolejny zawodnik na trasie i jest szósta pani numer 279, Lucyna Poznańska. Mamy szóstkę pań, wbiegła na metę w towarzystwie biegącego z numerem 180 Adama Zakrzewskiego z Żar. Piotr Łabuć, Krosnodrzańskie, 232. Robert Szambierski, Łódzko, 175. I kolejna pani z numerem 192 jest siódma, czyli pan Magdalena przybyła ze Szprotawy. A 370 jest pan Stefan Dobak, numer 203. Joanna Jadczak-Litka, numer 111. Pan Stefan, rocznik 46. A jeszcze mamy pana rocznik 44. Także generalnie juniorzy biegają. I jest pani Kasia Totoń, która jeszcze ma jedną pętelkę. No tak, tak, godzina 30. Pani Kasiu, miała się pani zmieścić w 100 minutach, a nie w 90. Pani zwolni. 97, Radosław Bialic i pani Katarzyna Totoń numer 18. Proszę pani Kasiu, zrobić miejsce. 153, Mariusz Fudalej na mecie. 257. To jest Jeremiusz Stolarz. Jezu, ktoś tu wpada. A czemu wy go niesiecie? Nie wiem, czy mu chipa odbiło teraz przez to. 319, Sławomir Przybylski z Zielonej Góry. 344. 62, Artur Matusiak, Miemczyk. Ja już gadam, Tomek biegnie za nim. I Agnieszka Jawniak jeszcze była w pierwszej dziesiątce. I tam kolejny zawodnik pruje do mety, 331. Adrian Malinowski, a z dwudziestką to jest Sławomir Walczak ze Świętoszowa. Bartek Szczęk, 314. Tomek Fiedorowicz, 78. 209. 21 to jest Krystian Walukiewicz, a 353 Wojciech Zabłocki. Osiemdziesiąt dwa, Jarosław Stępień, 55, Anna Gałeczka ze Szprotawy. Kolejni zawodnicy, numer 121, Mirosław Skarabucha, a teraz numerem 198 dobiega do mety Marcin Tomaszewicz, też zadowolony. Ja tylko przypominam, że jak już ktoś skończył po drugiej stronie baraku, jest grochówka dla was. Wydajemy grochówkę za okazaniem numeru startowego. Grochówka wydawana za okazanie numeru startowego. A na grochówkę się spieszy z numerem 165, Mariusz Bielak, Jarek Radulski bez numeru. I jest jeszcze z numerem 250, Geniu Wołoskowski z Bogatyni, ale was teraz biegło tutaj. Artur Stawicki, chodźcie dalej, chodźcie dalej, chodźcie dalej. Proszę zawodników dalej. I 67, Andrzej Przybylski ze Świętoszowa, numer 200, to jest kolejny zawodnik na mecie, Przemysław Wieczyński z Żar i Robert Czepiński, 106 i 12, Patryk Kuc, 29, Ludwik Kickiewicz, Świętoszów, numer 152, Elżbieta Fudalej, numer 287, Marta Paradiuk, 110, Andrzej Grygorowicz, 47, Artur Baturo i numer 1, Jurek Nowacki z numerem pierwszym jest na mecie. Teraz już odwinął numer, dlatego zwolnił, bo musiał poprawić numer trochę. Tak myślałem, tak myślałem. Ale szczęśliwy. Łukasz Ważny,
zadowolone, zapraszamy, poniżej 50 minut, Iliana Przeliczna 81, Łukasz Kowczyk 277, Szprotała też zadowolony, a z dwójką Mariusz Patrzyla, chodźcie dalej, 103 Mateusz Baniuk, coś tam miał być niby kontuzjowany, ale biega, i 167 kolejny junior, to jest już prawie na mecie, Bolesław Brzeziński, Jacek Baniuk też dobiegł. Zapraszamy po medale, ale was teraz się zrobiło na mecie. Zapraszamy. A wszyscy już zawodnicy, którzy mają medal w prawo i do Donik, przez baraki na grochówkę. Na grochówkę zapraszamy z numerem startowym. Numer startowy i tam grochóweczka. Sławomir Kazarnowicz, numer 297. 92 to jest pani Alicja Starczewska-Pluta z Zielonej Góry. A71 zaraz za nią Piotr Surowiec, Żary. A następna pani ma numer z tyłu, pani Ewa Markun z Siłowej 31, zadowolona. Marcin Cieślik też na mecie numer 52, wyłączył zegarek. Z numerem 8 pozdrawia kibiców Grzegorz Józefiak i biega na metę Przemysław Trojnar numer 19. Chodźcie dalej. Kinga Wójcik 84, 252 to jest... Rafał Kajper i zawodnicy w prawo po izotonik i przez barak na grochówkę. Uwierzcie się i zapraszamy na grochówkę. I pojedynek sąsiadów. Irek Komar, Łukasz Porfianowicz. Irek Komar 114, Łukasz Porfianowicz. A przed nimi po 264. 263 Mariusz Rudziński przed nimi. Janusz Jeliński 38 zagania jako kolejny. 56 to jest pani Monika Kaliczak-Szwaja, także dobiegła do linii mety. 183 Kazimierz Brząkała z Żagania, a 221 wspaniałym finiszem Michał Lutta popisał się na mecie. Jest Mirek Wilkin, organizator Dychy Pożarach numer 22. Przetarcie, bo u siebie chyba nie pobiega, będzie musiał organizować. Pan Mirek Wilczyński, pozdrawiamy serdecznie, numer 202 jest na mecie. Z numerem 262 Justyna Panaszek z Żagania. A tu kolejny zawodnik, którego numeru niestety nie widzę, ale gdzieś go pewnie ma. 313 to jest Emil Stefański, 259. Zadowolony z dobiegnięcia do mety. 102 pani Renata Wojtasz, jak nas czołg pani Renata z numerem 102 dzisiaj przebrnęła przez całą trasę. 339 Rafał Sędziak kolejny na mecie, a z numerem 137 Marcin Sobczak i 248 to jest Grzegorz Dyb, a z numerem 129 Sławomir Dykszak i 184 Mariusz Indyk, Michał Gołębiewski, numer 210, a numer 24 Maciej Wojciszewski. Pani nam tu jedna przemknęła, druga pani nam przemknęła, tak biegacie szybko na metę. 157 Patrycja Jurczyk i już ten tłok troszeczkę nam się tutaj zmniejsza, ale jeszcze zawodników mnóstwo. Bogumiła Sławska z Żar numer 122, a z dziesiątką Jacek Karmuski, zaraz za nim numer 53, zaraz za nim numer 17, 53 Marek Drobek, 17 Michał Stachura, 285 Sylwia Sikora, numer 14 Henryk Ostropolski. Są kolejni zawodnicy na mecie, szczęśliwi, zadowoleni, zmęczeni. 53 minuty, jeszcze daleko do godziny, daleko do tej magicznej bariery dla niektórych. Paweł Gmerek, numer 109, zbliża się spokojnie, jaki zadowolony do mety. A zaraz za nim skupiony Marek Buczkowski. Za Markiem Buczkowskim 332 Mariusz Nawrocki, któremu uśmiech nie schodzi z twarzy. Jak zawsze zadowolony. 127 Renata Ławniczak-Borkowicz, numer 301 Radek Pniok ze Świętoszowa, 315 w podskokach finiszował na mecie Michał Łukasiewicz z Małomic, numer 70 Stefan Dobak, przepraszam, Stefan Siemek oczywiście, 350 Andrzej Chimko, też spokojnie w swoim tempie dobiegł do mety, 95 szczęśliwa Ludmiła Miłek ze Świdnicy, a 98 pani Jadwiga Czerska. 345 Patryk Jurzysta, też zadowolony jest na litmety. 341 Krzysztof Bernat,
260, Jacek Palawar 294, Joanna Wantuch, Maciejak i Piotr Kowalski, wiceburmistrz, kolejny z organizatorów biegu numer 90. Wiesław Chłopek wyprzedzony na finiszu przez Andrzeja Baranowskiego i numer 79, Piotr Jasiński z Żar, numer 278, Andrzej Kucap z Lubina, 280 zaraz za nim, Mariusz Stężycki z Żar, ale finisz 225 i 233, Katarzyna Sawicka i Kornelia Majewska, wspaniale panie drogie, Michał Kryla 317 jest na linii mety, numer 369, Robert Połucki z Czerwieńska 39, pani Dominika Klamecka i Darek Królikowski 144 musiał zwolnić, żeby podpalić przeszkodę. Darek Królikowski z Lubania jest już też na mecie. Przypominamy także o zwrocie chipów, bo zawodnicy, zanim pójdziecie po izotonika, odpinamy chip i oddajemy do koszyka. Chipy zwracamy do koszyków, idziemy po izotonik i na grochówkę po drugiej stronie baraku, a numer 35 Maciej Talaga jest na mecie, ale cię Maciek normalnie nie poznałem. Numer 214 i 218 Radosław Bartkowiak, Jerzy Sterniczuk, obaj na mecie. Witold Szefner 235, szczęśliwy, zadowolony. Brawo, 83 Paweł Szytosz, Zielona Góra, jest już na mecie jako kolejny zawodnik. 56 minut w tej chwili minęło, a tam jeszcze kolejni zawodnicy walczą. Walczą z czasem, walczą z samymi sobą. Numerem 205, ekspresowy finisz, numer 205, Rafał Szymczak z Kożuchowa. 298 spokojnie, Paweł Klimas, 303 Agata Tresenberg i 188 i 189 Państwo Mamczyk, jak zawsze za rękę na mecie. I 193 to jest kolejny zawodnik, to jest Czesław Romas, który już dobiega, a zaraz za nim z numerem 105 pani Judyta Czepińska i numer 142 Małgorzata Kamińska, 69. To jest Ula Romejko Mandziej z Żagania i 161 Zbyszek Stajkowski. Piękny finisz, 329 Grzegorz Stawicki, a z numerem 91 Jarosław Pluta. Przypomnę zawodnikom, po odebraniu medalu oddajemy chip do koszyka, idziemy na izotonik. Zapraszamy panią numer 358, Dorota Baranowska. Oddajemy i z numerem setnym Andrzej Kliński, Lipinki Łużyckie. Oddajemy chip, bierzemy izotonik i przechodzimy obok baraku albo przez barak i po drugiej stronie z numerem startowym wydajemy grochówkę, a kto się chce wykąpać, za pół godziny otwieramy szatnię w hali Arena. W hali Arena można pojechać się wykąpać, ale tu losowanie nagród, także zastanówcie się głęboko. Numer 300 Andrzej Krzyżański jest już na mecie. Oddajemy chipy, bierzemy izotonik i idziemy na grochóweczkę. Po drugiej stronie namiotu numer 119 Janusz Pawlak jako kolejny dobiega do linii mety, a na ostatniej prostej Patrycja Miłek ze Świdnicy. Jeszcze tylko 10 metrów i jesteś na mecie. A kolejna zawodniczka 147, Anna Szczęsna-Olszyna, także debiutantka w zawodach. Pozdrawiamy serdecznie. Koledzy już czekają na mecie. 256 i 306, Szymon i Adrian. Szymon Kuczyński, Adrian Beus są na mecie. Zapraszamy po medale panowie. Agnieszka Tomaszewska 36, a numer 50 zaraz za nią Andrzej Cieleniewicz. 88 Radosław Klewin i numer 274 pan Edward Majeryk z Jasienia, kolejny zawodnik na mecie. 293 do linii mety zbliża się Agata Narejko z Żar, zadowolona, i numer 334 błyskawiczny finisz. Jakoś mi zniknął normalnie z listy startowej, nie mam, ale pewnie jest.
Eryta Wrzesz numer 219, numer 295, Monika Domaracka z Bolesławca. Wszyscy mieścicie się w godzinie w tej chwili, moi drodzy, także przyspieszamy, przyspieszamy. Sebastian Łazarowicz jest na mecie. Przemysław Wojtysiak też jest na mecie. Jeszcze 25 sekund do równej godziny, jak ktoś mnie tam słyszy za zakrętem. Ale większość biegaczy zmieściła się w 60 minutach. I numer 43, pani Magdalena Rostołowska. Pani Magda, jak pani przyspieszy, zmieści się pani w godzinie. Tak jest, zmieściła się pani spokojnie w tej godzinie. Przyspieszamy, przyspieszamy, walczymy o tą godzinkę, walczymy o tą godzinkę. 174 Agnieszka Suchogolska. Będzie na pewno ta godzina, ale pan Ryszard i tak jest zadowolony. Ryszard prosił godzineczka z małym hakiem. 80 to jest Stefan Kahn z Żagania, a zaraz za nim pani Edyta Mandryk z Nowogrodu Łobrzańskiego. Godzinka z małym hakiem. Są już na mecie. Kolejni zawodnicy dobiegają do linii mety 288. Aurelia Gaba z Zielonej Góry i 255 tuż za jej plecami. Andrzej Moros także z Zielonej Góry. I jest pani Marta. Marta Jasińska z Nowej Soli jest na mecie jako kolejna z numerem 112. 77. Katarzyna Czapska z Kożuchowa i 48. Joanna Białogłowa z Zielonej Góry. Panie też tylko ciut powyżej godziny. Medale. Oddajemy chipy tam na bramce. Na bramce oddajemy chipy. Idziemy po izotonik. I idziemy na krochówkę. Z numerem 107 Małgorzata Dziopa z Lubska. Jest już Przemysław Rzeźniczak numer 245. 196 Kinga Sokołowska. 11 Alicja Kawa. 139 Robert Degórski. Numer 54. Beata Gałecka-Siłkowska, 371 Zbyszek Szymkowicz, 172 Misia Przyłuska i numer 6 Marcin Biernacki z Żagania. Lekko powyżej godzinki, zapraszamy serdecznie, oddajemy chip, bierzemy izotonik, idziemy się ubrać i po drugiej stronie za okazaniem numeru startowego wydajemy grochóweczkę. Za okazaniem numeru startowego zapraszamy was na grochówkę. A my mamy godzinę i 2 minuty, jesteśmy w tej chwili. To 18, Lidia Nadolna biegła jako kolejna. I pani Agnieszka Andrzejak, 76, są kolejne na mecie. Już mamy blisko 300 zawodniczek i zawodników na linii mety. Czekamy na pewno. Wiemy o tym, że jako już prawie współorganizatorka pani Kasia, bo ona nam zabezpiecza ten autobus z napisem koniec wyścigu. Pani Kasia zresztą jest z tego powodu dumna. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzieciaki, start jest za 12 minut, ale na razie nie ustawiacie się na starcie. Na razie zostańcie tutaj za 12 minut przy tej bramie. Przy szlabanie stoicie i puścimy was, jak już ta reszta wbiegnie na metę. Zejdziecie tak na prawie że lotny start i wystartujecie, żeby nie blokować dobiegającym do mety. A nie chcemy was też za długo trzymać. Katarzyna Kupaj, numer 61, pani Kasia. Godzina 3 minuty i 15 sekund. Około 30 osób jest jeszcze na trasie, także za chwileczkę będziemy startowali w miarę z czasem bieg dzieci. 359 Arkadiusz Czajkowski dobiega do mety, zadowolony. A tam mamy 226 najpierw obiegu Ryszard Kamiński, a 237 i 238 Lila Bryszewska i Adam Bruszewski z Zielonej Góry razem wbiegli rodzinnie na metę. Mamy już ponad 300 osób na mecie, ponad 300 osób dobiegło już do mety, także dzieciaki, rozgrzewajcie się powoli i będziemy startowali z waszym biegiem. Oczywiście też na wystrzał z czołgu. 191 to jest pan Łukasz Plichta, a numer 73 to jest pani Sylwia Wojtasik. Numer 130 Danuta Hajduk, Krosno-Odrzańskie. Są kolejni zawodnicy, kolejne zawodniczki już na mecie. Z numerem 156 zbliża się teraz zawodnik do mety.
bo i tam też żołnierz robi biegę na tego. No, to właśnie to. 156 i 133, czyli Piotr Jackiewicz. I Anna Obuchowska ze Świebodzina, szczęśliwa. A numer 356 to Anita Woźniak-Kerak ze Świętoszowa, także na linii mety. Kolejne uśmiechnięte twarze. Witamy pana Tomka na mecie. 254. To był Tomasz Kasperowicz z Zielonej Góry, a 355 Mirosław Tadrała z Wrocławia. Już około 310 zawodników jest na mecie. Za chwileczkę będziemy rozpoczynać bieg dzieci. Jedną prostą, a drugą prostą będziemy dekorować medalami tych, którzy jeszcze dobiegają do mety. Dwieście czterdzieści siedem, Beata Stelmasiak na mecie, szczęśliwa, zadowolona. Przybijają piątki z numerem 40, pani Agnieszka Lewandowska z Zielonej Góry. Pamiętajcie, dostajecie medal, oddajecie chip, bierzecie izotonik i z numerem na grochówkę po drugiej stronie baraku. Zawodnicy są na trasie godzinę i 6 minut. Pani Kasia mówi, że półtorej. 136, Anna Piórkowska. Kibice czekali na mecie. Pani Ania skupiona, zaraz się ucieszy. Stronie, tutaj będziecie stawali po lewej stronie, nie będziecie podchodzić do tych mat, bo wtedy odbijają wam chipy. Sprawdźcie, czy macie wszyscy chipy na butach. Ustawiamy się tutaj mniej więcej i ja będę was później ustawiał na starcie, bo jeszcze czekamy na kolejnych zawodników, a za chwileczkę będziemy was ustawiali na starcie. 352, Jerzy Jaśkowiak z Zielonej Góry dobiega w tej chwili do mety. Za chwileczkę ustawimy barierkę i ustawimy was na starcie. Ale to 362, Karolina Janczak, a numer 185 zaraz za nią. Agnieszka Konieczka, Wiechlice, 187, Ewa Kustra, zadowolona. 140, pani Kinga i 216, pani Ewa, pani Kinga też zadowolona. 140, Kinga Drewicz. Halo. Wiesz co, Kinga, prawdopodobnie nie zaliczyli cię, będziesz musiała jeszcze raz. Gratulujemy. To jest siła, to jest hard. Gratuluję. Dzięki, nie, ja jeszcze tu. 5 minut już do startu biegu dzieci, ale dzieciaki nie stają tutaj, tylko wychodzisz tam za szlaban. Czekaj, to jest cały czas film idzie. Patrz, a ten będzie tutaj się... To ruszą 5 dzieci na kilometr i 300 metrów, niektóre dzieci jakieś takie wyrośnięte. Ale czołówka jest niezła. Przypominam, że jest nagroda dla miesiące. Można barierkę ściągnąć. Pani Adamie, dziękuję serdecznie. Przypominam zawodnikom, którzy nie oddali chipów, że oddajemy chipy na bramie. Którzy nie napili się izotonika, pijemy pod zielonym namiotem. Którzy nie zjedli grochówki, bierzemy numer i jedziemy na drugą stronę baraku na grochówkę. Witam pana Mirka raz jeszcze. Tak byłeś skupiony, jak ci kibicowałem, że mnie nie słyszałeś. Zastępca się spisał, tak? Tak. Trzeba wyciągnąć konsekwencje. Za mało trenuję, zdecydowanie. I jest zwycięzca biegu
dziecięcego. Olaf Rosołowski, Nowe Miasteczko numer 642. Jest już pierwszy na linii mety. Zdecydowanie zapraszamy po medal. Chip oddajemy po lewej, po prawej, znaczy się o numer 612. Filip Konior z Żagania, miejsce drugie. A tam teraz cała stawka zawodników i zawodniczek. Weronika Dylewicz jako pierwsza na pewno dobiegnie szczytu. Aż to nie jest takie pewne, bo zaraz za nią są dwie zawodniczki. 620 to jest Mariusz Nadolny, Weronika Dylewicz i numer 650 Sara Letkiewicz. Tu była walka na żyletę. Naprawdę niewiele brakowało. Kolejni 666, jaki fajny numer. Kacper Olczyk. 666. 616 Jakub Kan, 665 Hubert Liktański razem z tatą Pawłem, 618 Filip Gmerek, 629 Nikola Klimas, 662 Martyna Brożyna, a teraz numerem 653 biegnie Kacper Strzygowski. Bardzo piękna czapeczka. 617 Rainer Czepiński, 659 Mateusz Myśliński, 601 Laura Nowacka, 619 Weronika Gmerek. Chodźcie tutaj, nie wracajcie z tymi chipami tu. Idziemy tam, w tamtą stronę do rodziców. 647 Martyna Horoszyńska, 652 jakiś wyrośnięty dżentelmen. To jest Bartłomiej Strzygocki z tatą Maćkiem. 664 Hubert Majewski, 663 Konrad Kałasznikow, 622 Oktawia Obuchowska, 667 Kacper Pękiewicz, 640 Kaja Fiedorowicz razem z tatą Tomkiem. Tam jest jeszcze mega sprint kolejnych zawodników. Anna Pękała numer 605. A tu młodzież najmłodsza, 604, Mikołaj Łazarowicz finiszuje w tej chwili. I 645 Kuba, za nim Hubert. Jest Karol, który niedawno był najmłodszy. Karol, tu, jeszcze do mnie, tu. Karol, chodź tu do mnie. Karol, 626. I kolejni zawodnicy, kolejne zawodniczki. 641 to jest Maksymilian Konior z mamą Kamilą. Też kiedyś biegała, teraz już jakoś mniejszej chce. 613 Aleksandra Mandziej. 614 Jagoda Mięczyk. Artur taki młody już nie jest. Brawo! 615 Oliwier Cieślak dobiega do mety. 657 Tomasz Dzięciara za chwileczkę będzie na mecie. Mamy odstawił, pobiegł sam. 606 Erwin Tomaszewski. 624 Michał Maj. 633 Ola Balak. 631 Marysia Walukiewicz jest też na mecie. Szczęśliwa, zadowolona. Po medal, zapraszamy, po medal. Wszyscy po medale. 661 Alicja Kadrała. Zapraszamy po medal. Chipy oddajemy. Halo, zawodnicy, którzy nie oddali chipów, oddajemy chipy tam do koszyka. 627 Karolina, 630 Ola, 634 Czarek Balak. I w prawo po mecie oddajemy chipy. Weźmiemy numer od medal i oddajemy chipy. Cześć. Michał, gratuluję. Wujek ci gratuluje.